dzisiaj porozmawiamy o tym, jak apostołowie czekali na Ducha Świętego. Tak, i co się wtedy działo, powiemy sobie dobrze. Ponieważ Pan Jezus, zanim wrócił do Boga Ojca, zanim wstąpił do nieba, nakazał apostołom, by czekali w Jerozolimie, że ale, jak Jezus się pokazał apostołom najpierw i potem poszedł do nieba, to wtedy apostołowie się smucili. No i bez Ducha Świętego nie rozumieli do końca, że On z nimi zostaje na zawsze. I czekali na ten dal, się modlili, aż w końcu taki dzień wyjątkowy. Biblia go nazywa Pięćdziesiątnicą. 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dotykali się tego dalu i najpierw był wiatr, potem ogień w różnych językach. No tak, no to może pokażemy, jak to było. Co przeczytamy sobie z Biblii i poczujemy wiatr Ducha Świętego. Co? Jak to mogło wyglądać? Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru. I napełnił cały dom, w którym przebywali. A co o tym ja stoją? No, przyjemnie, nie? No. Ukazały się im też jakby języki ognia. Tak czy tak? Może tak. Języki ognia. Mamusia też sobie język weźmie. O. Języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Którzy ze mną? Tak. Wszyscy. Wszyscy. Zostali napełnieni Duchem Świętym. To jeszcze raz, żebyśmy zapamiętali, bo to jest też dla nas ważne, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Zostali napełnieni Duchem Świętym. Co się stało? Zaczęli nagle mówić obcymi językami. Tak, jak im Duch pozwalał mówić. I mówili w językach, których sami nie rozumieli, ale ludzie ich rozumieli, którzy akurat rozmawiali w tych językach. Duch Święty dał im raz, że obecność Pana Jezusa w ich wnętrzu, ale moc Jezusa. Bo Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, dzisiaj jest sobota i dzisiaj Pan Jezus mówi, że będziecie czynili te same rzeczy, które ja czynię, jeżeli będziecie we mnie wierzyć. A nawet większe będziecie czynić, bo ja idę do Ojca. Ale te większe rzeczy można czynić tylko z Duchem Świętym, kiedy On się na nas wyleje, stąpi. Jakie to były rzeczy? Co Pan Jezus czynił? Co apostołowie będą mogli też, będą czynić w imię Jezusa z Duchem Świętym? Co Duch Święty będzie przez apostołów czynić? No. Apostołowie znaleźli takiego pana, że nie ma pieniędzy. I potem nie mógł też chodzić. No. Dobrze. I apostołowie się pomodlili do Ojca, a on wstał. Nogi się zmieniły. On biegał, skakał i... O, nie myślałam, że to pamiętasz. Piąteczka. Jest to mój egzy. Piąteczka. Tak, czyli apostołowie też dostali moc czynienia cudów, tak? Przez Ducha Świętego. Uzdrawiania, mówienia w językach, głoszenia
Ewangelii Królestwa Bożego z mocą głoszenia odważnie, odwagę dostali, żeby się nie bać, że mogą do więzienia pójść, tylko głosili Pana Jezusa. Ale potem poszli do więzienia. No poszli, ale się nie bali. Powiedzieli, że idą w imię Jezusa. Idą za to, że głoszą Jezusa i wiedzieli, że Pan Jezus jest z nimi, że jak będzie chciał, to ich uwolni stamtąd. Wiesz? Byli wypełnieni Duchem Świętym. Czy my też chcemy być wypełnieni Duchem Świętym? Tak, daj serca, uwielbiam Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty w nas. Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.